Cześć, tu Tytus Pixler Shop. Witajcie w naszym kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj na tapetę bierzemy chyba najfajniejszą rzecz, którą mam w sklepie. Jest to automat Picade, mini automat arcade, który możecie złożyć sami. Angielska firma Pimoroni, dostawca naszych Raspberry Pi, różnych fajnych rzeczy, robotów, gadżetów, które mamy w sklepie. Jest też producentem tej konsoli. Konsola jest oparta właśnie na Raspberry Pi. Tutaj może nam się uda jakoś pokazać. Tutaj jest, jak widzicie, jest serce konsoli, czyli Raspberry Pi. Ekran, głośniki, jest też specjalna płytka PCB Arduino, płytka, która steruje tutaj joystickiem, guzikami z dwóch stron. Całość składa się jakieś 2 godziny. Myślę, że jest to też dobra zabawa i nauka dla na przykład taty z dzieckiem, żeby coś takiego złożyć. Albo na przykład dwóch kumpli, czy kolega i koleżanka. Różne są konfiguracje, jak to można robić. Generalnie złożenie nie jest trudne, nie jest skomplikowane. Wszystkie instrukcje są w internecie, jest film szkoleniowy, właściwie po prostu krok po kroku pokazujący, jak to składać. My mamy takie pikady w sprzedaży i gdyby ktoś sobie nie mógł poradzić oczywiście ze złożeniem, no to my pomożemy i możemy na przykład złożyć dla kogoś taką pikadę po prostu i ją wysłać złożoną. No najlepiej jednak złożoną to by było odebrać. Jakość wykonania jest bardzo fajna. To nie jest plastik, to jest sklejka malowana proszkowo. Tutaj bardzo fajna sklejka. Naprawdę fajnie to działa. Fajnie to też wygląda i jest no takie wytrzymałe. To nie jest jakaś taka tandeta. Mamy tutaj plexi, joysticki. Joystick ma tutaj ułożenie, dokładnie jest odwzorowane to ułożenie z tych arcade maszyn, czyli sama maszyna jest mała, ale jakby sam joystick i tutaj odległości między tymi klawiszami, wszystko jest tak jak w oryginale, czyli ten feeling grania na automacie arcade jest zachowany. Co można z nią jeszcze zrobić? Można na przykład ją podpiąć bezpośrednio kablem HDMI, na przykład do dużego telewizora i w ogóle jej używać jako takiego po prostu pada do gier. Ekran jest 8 cali, dosyć mały, żeby pewnie ciąć koszta, ale nie ma też problemu, żebyście sobie kupili swój ekran. Większy chyba do 12 cali można tutaj włożyć i po prostu włożyli większy ekran. Tak, to też nie ma z tym problemu. Tak jak mówię, cały zestaw, wszystko jest po prostu w zestawie, łącznie z ekranem, z śrubkami, z wszystkimi. Nie potrzebujecie nic oprócz Raspberry Pi, który nie jest w zestawie i oprócz zasilacza do Raspberry Pi, który nie jest w zestawie. I my takie zestawy mamy po 1050 zł bez Raspberry Pi. Z Raspberry Pi i z zasilaczem są po 1200 zł. Myślę, że to jest super prezent na święta. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że cała konsola jest oparta na Raspberry Pi, a Raspberry Pi jest oparty na dystrybucji Linuxa RetroPie i retromaniacy znają tą dystrybucję, ponieważ ta dystrybucja Linuxa pozwala na emulowanie praktycznie chyba wszystkich dostępnych konsol, starych komputerów, więc ja tutaj na przykład wgrałem ROMy z automatów arcade, ale nie ma problemu, żeby na przykład sobie emulować w ten sposób Atari 2600 albo nawet konsolę PS1 czy tą przenośną konsolę PlayStation. Konsol, które emuluje Retro Pi, jest cała wielka lista, więc każdy znajdzie coś dla siebie i
I jest bezobsługowa konfiguracja. Na początku jest tak, że trzeba podpiąć pod to klawiaturę i tam skonfigurować cały system, ale na przykład później wrzucanie ROMów, jak już się ma skonfigurowane, jest banalnie proste, bo wystarczy przegrać je na pendrive'a, z tyłu włożyć pendrive'a do Raspberry Pi, a Raspberry Pi on sam skopiuje te ROMy, które żeście wybrali. No i tak, może ja w ogóle pokażę trochę, jak tutaj się to obsługuje. Jakość pewnie będzie dosyć słabytka tutaj tego wszystkiego, ale no tak sobie żeśmy wymyślili, że tak będziemy te filmy robić w takim stylu retro i w takim stylu troszeczkę przy pomocy kamer analogowych. Jak chcecie zobaczyć to dokładnie, jak to wygląda, to zapraszam też na YouTube'a, tam macie dużo filmów w ogóle, jak to składać, ludzie robią testy tego i tak dalej. No nasz film jest taki w naszym klimacie. No więc tak, jak już się to skonfiguruje, to po włączeniu nie ma, po włączeniu jest feeling w konsoli po prostu. Nie ma, nie potrzeba klawiatury, wszystko obsługuje się, czy myszki, wszystko obsługuje się za pomocą tutaj tego, tutaj tych joysticka po prostu i tych klawiszy funkcyjnych. Tutaj są z boku klawisze głośności, ciszej, głośniej, z drugiej strony jest po prostu wychodzenie z gry i jakieś tam opcje. No i ja tutaj wgrałem kilka ROMów z emulatora Mame, które emuluje te takie duże maszyny arcade. No i włączmy na przykład, co my tu mamy. Chcę Cadillaki włączyć. Dinozaury i Cadillaki. Gdzieś to tu było. Jest, Dinozaury i Cadillaki. Proszę bardzo, włączamy. Oczywiście się tutaj monet nie wrzuca, tylko tutaj jest klawisz na monetę, tutaj jest klawisz na start. No chwilę jeszcze i mamy Cadillaki i Dinozaury. Jedna z fajniejszych bitmapów, jakie wyszły w historii. Ja się postaram tak trochę tutaj zrobić najgłośniej jak można. Wrzuciłem parę monet i zaczynamy. Wybierzemy zawodnika. No i zaczyna się gra. Ja nie będę w to długo grał, bo tutaj jest niewygodnie dla mnie grać w ten sposób. Pewnie też nie za wiele widać. Ale tak to wygląda, słuchajcie. Automat jest u nas do kupienia w sklepie. Jest też oczywiście Soi sobie na wystawie i może każdy, kto chce poczuć, jak się grał w stare automaty i jak można sobie w domu grać w stare automaty, to każdego tu zapraszam, bo można sobie po prostu, mamy jeden taki egzemplarz nasz sklepowy, który jeździ z nami też na różne eventy i sobie można po prostu na nim pograć, zobaczyć jak to jest i się zastanowić, czy warto taką sobie maszynkę sprawić. Z tej strony, z naszej strony już chyba wszystko. Zapraszamy Was do odwiedzania naszego sklepu pixelretroshop.pl, odwiedzania naszego Facebooka, naszego kanału na YouTubie, no i przede wszystkim do kupienia sobie albo komuś na gwiazdkę takiego automatu Picate. Na razie dzięki za uwagę.